Dzień dobry Państwu. Tomasz Sommer, kanał Enczas TV oraz wszystkie nasze pozostałe kanały. Zachęcam do wchodzenia na nie, zwłaszcza na kanał Wolność24, żeby w końcu się przebił przez tysiąc użytkowników. I dzisiaj chciałbym zrobić takie małe przedstawienie dla Państwa na temat znowuż tak Łukasza Szumowskiego, naszego ulubionego już byłego. Ministra zdrowia, który jednak nie pozostawia cały czas prasy obojętnej, po prostu nie pozwala o sobie zapomnieć oraz o pewnych nowych sprawach związanych z koronawirusowym trybem, który w Polsce obowiązuje. Szanowni Państwo, Łukasz Szumowski. Tak się zmęczył tym ministrowaniem, jak wiemy z wywiadu, zmęczył się bardziej psychicznie niż fizycznie. Także te objawy fizyczne, które były na jego twarzy, to były mylące, bo te prawdziwe były gdzieś w głowie. Był zmęczony fizycznie, że jak tylko rzucił tekę ministra, natychmiast pojechał na wczasy. Gdzie pojechał na wczasy? No, pojechał na wczasy do Hiszpanii, proszę Państwa. Do Hiszpanii. Na Wyspy Kanaryjskie, Fort Aventura. No i tam sobie wynajął, proszę Państwa, za jedyne 3000 z groszami za dzień. Motorówkę z kolegami i sobie pływa. To, proszę Państwa, właśnie tutaj Super Ekspres go podszedł i wykonał mu 22 zdjęcia, proszę Państwa, jak on sobie tam pływa. I nie byłoby w tym nic y, nawet dziwnego ani nic strasznego, gdyby nie to, że jak sobie wejdziemy na stronę. MSZ i sprawdzimy, co MSZ ma do powiedzenia na temat Hiszpanii, to czytamy rzeczy następujące. Ostrzeżenie dla podróżujących do Hiszpanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii. A w szczególności do wspólnoty Madrytu, wspólnoty autonomicznej Katalonii, Aragonii, La Rioja, to tam, gdzie to wino takie słynne, kraju Basków i Nawarry, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19 w tych regionach. We wszystkich wskazanych wyżej regionach obowiązuje, obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, w tym również na wolnym powietrzu. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń władz regionalnych poszczególnych wspólnot an, autonomicznych. Chciałem powiedzieć anatomicznych. Ograniczenia dotyczą zgromadzeń w niektórych wspólnotach do 10 osób, dopuszczalnej liczby osób przebywających jednocześnie na basenach, plażach i restauracjach itd. itd., itd., itd. Yy, jakie są wytyczne w Hiszpanii? Od 20. 1 czerwca 2020 roku. Otóż, proszę Państwa, zniesienie ograniczeń w poruszaniu się po terytorium Hiszpanii, także Pan Moski może sobie tam pływać łódką, bo tutaj ograniczenia są zniesione, ale obowiązek zachowania dystansu półtora metra, i tutaj wróćmy na chwilę do tego zdjęcia, tak na oko to yy, ten drugi mężczyzna, także o sportowej sylwetce, to łokciem, Dotyka nawet brzuszyska pana Szumowskiego. Nie wiem, czy tutaj nie może dojść przypadkiem do jakiejś infekcji, bo o ile dobrze widzę, tutaj niestety dziennikarze Super Expressu nie przybliżyli. To chyba nie ma maseczki na łokciu, ale czytajmy dalej. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych dla osób powyżej 6, 6 roku życia w miejscach publicznych. No, wróćmy jeszcze raz na. Wyspy kanaryjskie to jest port. Czy port jest miejscem publicznym? To jest dobre pytanie. Myślę, że nasza admiralicja powinna się w tej sprawie wypowiedzieć, że tutaj jakiś przedstawiciel Gdyni że Gdańska powinien złożyć oficjalne oświadczenie i poinformować ewentualnie ministra Szumo byłego, przepraszam, ministra szumowskiego przebywającego na wczasach. No, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że. Zaczęły się, ponieważ jak zaczęła się druga fala, no to w Hiszpanii, oczywiście, ta druga fala też ruszyła bardzo dynamicznie. I doszło do tego, proszę Państwa, że znowuż nie będzie można latać do Hiszpanii samolotem. Ale na początku ten, ten zakaz wprowadzono tak jakoś zupełnie od razu, a potem go przesunięto. No, i teraz mam tutaj taką spiskową teorię. Nie wiem, czy ta teoria spiskowa jest ufundowana na jakichkolwiek, na jakichkolwiek podstawach, no, ale jako ruski agent, no to sami Państwo wiedzą, cytuje mnie tam Łukaszenka, Putin się odnosi, no to coś wiem na temat tych różnych spisków, tak? W związku z czym yy, może być tak, że może ktoś powiedział, dobra, wkładamy ten zakaz do Hiszpanii, ale ktoś drugi powiedział, proszę Państwa. Ale przecież minister Szymowski jest na wczasach. czasach. Ale mówi, a kiedy wraca? No, tam za parę dni wraca. No to przesuńmy, żeby chłop tam wrócił. No bo inaczej czeka go chyba jakaś tam kwarantanna, oprócz tego powrót. Powrót drogą lądową, a drogą lądową to też są problemy. Bo na przykład tutaj jak wczoraj żeśmy donosili w niektórych krajach, żeby nie uniknąć kwarantanny, to w ogóle nie będzie można stawać. Poza tym nie wiadomo, czy tam ma samochód. No Minister szymowski jest w trudnej sytuacji, więc trzeba mu oczywiście. Pomóc. ale to jest tylko moja spiskowa teoria na ten temat. W każdym razie, no proszę Państwa, hmm, sami Państwo przyznają, że Łukasz Szumowski to niezły cynik, no bo jeszcze całkiem niedawno zachęcał do spędzania w czasów w Polsce i tylko w Polsce. I zresztą sam je też spędzał. Tam pamiętamy też te zdjęcia z Super Expressu, gdzie z kolei on sobie spędzał w czasy na swojej tratwie u żony. Tam żona wspomnijmy, rozdzielona majątkowo, udzieliła mu gościny w swojej posesji i tam sobie pan, pan Szumowski pływał na tratwie. No, ma ewidentnie predylekcję do wody. Tego już nie będziemy oceniać. A tymczasem przejdźmy, przejdźmy do spraw krajowych związanych z tym COVID-em. Otóż, Ministerstwo Zdrowia, nowy minister zdrowia, pan Niedzielski. Zaczął od Pieredyszki. I w dniu dzisiejszym poinformował przy pomocy swojego Twittera. A teraz, jak sami Państwo wiedzą, wszystko się dzieje na Twitterze. Nawet ja się tam komunikuję z Łukaszenką i z Putinem głównie przez Twittera. Stwierdził: Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji. Dziś przedstawimy pakiet tych rozwiązań. No, najważniejsze rzeczy, najważniejsza rzecz to. Skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni i skrócenie okresu izolacji do 10 dni. No, proszę Państwa, ludzki Pan dotąd było 14 dni, czyli jak kogoś tam się zapakowało i pod groźbą strasznie wysokich grzywien, yy, no, policja go tam śledziła, czy przypadkiem nie wychodzi, to musiał siedzieć 2 tygodnie. A tu przyszedł ludzki Pan Niedzielski i stwierdził, że tylko 10 dni. Na tej konferencji też tam tłumaczył, że tutaj są najnowsze badania, z których to badań wynika, że trzymanie ludzi przez dwa tygodnie nie miało już nigdy żadnego sensu, i najnowsze badania uczonych radzieckich wskazują, że jednak 10 dni to jest coś, co zupełnie wystarczy. No, podpowiem panu Niedzielskiemu, że w praktyce to wyglądało nieco inaczej. Sam wiem o paru przypadkach izolacji siedmiodniowej, a nawet słyszałem o izolacji trzydniowej. To są takie przypadki izolacji do wyjaśnienia, czyli, mianowicie, jak ktoś się tam z kimś spotkał, ten ktoś został wskazany jako nosiciel, bo się przetestował, ale potem kolejny test na przykład stwierdził, że już tego nosicielstwa nie ma, no to były przypadki zwalniania wcześniejszego z tej izolacji, no ale teraz nasz ludzki pan, no, skrócił te męki o 4 dni. Tymczasem. W Czechach, a tak się śmiejemy zawsze z tych pepików, i to cytuję za matką kurką, czyli Piotrem Wielgódzkim, premier Czech wezwał na dywanik ministra zdrowia Czech. I jaki był efekt tego wezwania? Od 1 września nie będzie nakazu noszenia maseczek w szkołach, sklepach, zakładach. U nas nie do pomyślenia. U nas musiałaby Merkel wezwać, chyba. Także, proszę Państwa, nasz nowy ludzki pan niedzielski skraca nam okres bez yy, konstytucyjnego zatrzymania na dwa tygodnie do dziesięciu dni, czyli już to już nie będzie zatrzymanie, tak jak kiedyś było, także 48 godzin, to potem zmniejszyli na, na 24, czy na te 24, to można tam bez sądu, bez niczego, po prostu człowieka zapuszkować, niech siedzi. A kiedyś było. Były dwie doby. No to ludzki pan jakiś tam zmienił na dobę. To tutaj ludzki pan nam zmienił z 14 na 10. Podczas gdy w braterskich Czechach już wszystko się rozmraża totalnie. Mimo możliwości zaistnienia drugiej fali nie będzie, proszę Państwa, nakazu noszenia maseczek w szkołach, sklepach i zakładach. Powtarzam. Także, także niestety jest jakaś różnica między Czechami. A Polską. Ale to jest wszystko mało. Bo dzisiaj doszło, ja już nie będę tego pokazywał szczegółowo. Doszło do takiej no, wstrząsającej historii z, z, z dziedziny tak zwanych historii celebryckich. Nasz słynny aktor Karolak proszę Państwa poszedł do złowrogiej Ikei, która tępi chrześcijaństwo, a promuje tam, tak wyrażę, LGBT. No i tam szedł bez maski. Zadziałała ochrona natychmiast i tegoż Karolaka, proszę Państwa, brutalnie wyrzucono z tej Ikei. No i pan Karolak jako bezmaskowiec został bez, bez, bez żadnych tam e, obiekcji, Rozpoznany, bez problemów został wskazany no i też bez żadnych skrupułów został wyrzucony. No, postanowił się do tego odnieść pan yy, Szymon Majewski, znany nasz komik, a jednocześnie reklamodawca. I wyszedł on z pomysłem, no bo. No rzeczywiście, to jest duży problem dla celebrytów. Celebryci są znani z tego, że są znani. Innymi słowy, no jak zakładają maskę, no to w tym momencie ten nimb celebryckości niknie, no bo nikt ich, ich nie rozpoznaje w tej masce, a nie daj Boże w przyłbicy. No i na przykład pan Karolak sobie poszedł do Ikei, tak patrzy na prawo, czy go rozpoznają, patrzy na lewo, czy go rozpoznają. No i nie, nie rozpoznają, bo jest w masce. Tak patrzą na niego, jakby tam jakiegoś Karolaka zwykłego, a nie tego specjalnego, nie? No to zdjął tą maskę OK. no i patrzy na prawo, patrzy na lewo, już go rozpoznają. No to jest zadowolony, i w tym momencie ta ochrona wchodzi, i go wyrzuca, że on tutaj jest bezmaskowcem, bo jeszcze ta ochrona nie wie, że w Czechach już można, a u nas jeszcze nie, tylko na razie ta kwarantanna. No to pan Szymon Majewski w tym momencie zaproponował, <laughs> żeby ułatwić życie bezmaskowcom celebrytom i zaproponował, żeby takie maski dla celebrytów były na przykład w wersji bikini. No bo, zanim Państwo pamiętają te słynne rysunki, jak to kobiety się kiedyś ubierały na plażę, chowały się, można powiedzieć, za różnymi zasłonami od stóp do głów, jak dzisiejsze tamte zakwefione muzułmanki w Afganistanie, no ale potem stopniowo ten kwew się ograniczał, ograniczał, zmniejszał, 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 aż zmniejszył się do formy bikini i tutaj właśnie pan Szymon Majewski zaproponował, żeby na przykład dla celebrytów, no bo wtedy jakby pan Karolak coś takiego włożył, wersję bikini, no to z całą pewnością by został rozpoznany i by nie miał tego problemu celebryckiego, a jednocześnie wszystkie dziury, proszę zobaczyć, no wprawdzie tutaj panu Majewskiemu troszkę prawa dziura od nosa być może się rozszczelniła, ale oprócz tego wszystko jest, proszę Państwa, zatkane przepisowo. No, ale to oczywiście pół żartem, a teraz przejdźmy jeszcze do pół serio. Yy, otóż, yy, otóż okazuje się, że straszne rozbawienie. Yy, wzbudził pomysł mopsu w nowym sądzu. Tutaj Wiktor Świetlik. Z, w telewizji się z tego nabija, pokazuje trzy razy paluszkiem, w telewizji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest taki program, który miał być śmieszny, ale jest troszeczkę straszny, a obecnie zajmuje się głównie wyśmiewaniem ludzi, którzy uważają, iż restrykcje. Maseczkowe są zbyt mocne. No To sobie tam siada Pan Świetlik, tam ktoś inny siada i się z tego wyśmiewają. Pan Foset siadają we dwóch i tam ho, ho, oni w maseczkach, a nie wiedzą, że to jest taka straszna choroba. Ho, 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 No i tutaj Wiktor Świetlik przekazuje informację o tym, że Mops w Nowym Sączu, który szuka osób niewierzących w koronawirusa do pomocy chorom, chorym na COVID-19, jak dla mnie, wygrywa wszystko. Nie wiem, co ten MOPS wygrywa, bo proszę Państwa, logika mówi, jeżeli ktoś nie wierzy w koronawirusa, no to przecież tym bardziej nie wierzy w to, że ktoś jest chory na tego koronawirusa. A jeżeli nie wierzy, że ktoś jest chory na koronawirusa, no to w jakim cudem ma pomagać chorym na koronawirusa? No nie może. Także tutaj MOPS, co najwyżej, Wiktorze wykazał się no, nazwijmy to grzecznie brakiem jakiejkolwiek logiki no jeżeli ktoś w coś nie wierzy no to trudno, żeby pomagał to tak jakby, nie wiem ktoś nie wierzył w Pana Boga a ty byś mówił, że no to w takim razie nie wiem, może tam bez, bezpośrednio i bez problemów iść do piekła no nie, jak Pana Boga nie ma, to piekła nie ma tak, nic nie ma niestety, tak to jest yy, no i na koniec rzecz poważna Poważna. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jest kolejna sprawa. To To Marcin Rola. Marcin Rola zaanonsował. Jest kolejna sprawa sądowa, którą wygrał właśnie taki człowiek, który został wstawiony do kwarantanny. No i sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uchylił mandat karny nałożony przez Straż Miejską za rzekome wykroczenie polegające na złamaniu zakazu przemieszczania się itd. itd. No, jesteśmy w takiej sytuacji, mi tutaj jeden prawnik podesłał nawet całą taką wielką wykładnię, że te specjalne przepisy, które są wprowadzone wprowadzone z uwagi na, tego, na tę rzekomą pandemię, no są w oczywisty sposób niekonstytucyjne. No i sądy, jeżeli odnoszą się do konstytucji, ja przypominam, taka teoria, w naszej tutaj praktyce sądowej panowała, że trzeba się odnosić bezpośrednio do konstytucji, no to jeżeli by się odnosiły, no to by musiły, musiały wszystkie te mandaty uwalać. No, ja oczywiście rozumiem, że czasem nawet jest łatwiej i szybciej zapłacić jakąś tam stówkę czy coś, jeżeli zostaliśmy dotknięci taką plagą, niż za przeproszeniem bujać się tam nie wiadomo ile dni z sądami, co też kosztuje. Kosztuje nie tylko pieniądze, ale kosztuje czas, bo trzeba tam pójść. Do tego sądu, trzeba tam potem siedzieć, dyskutować i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo zresztą, jak to się skończy, bo jeden sąd może, tak jak ten sąd rejonowy dla Wrocławia, uchylić mandat, ale inny może nie uchylić, no, więc yy, yy, tutaj jakby wyliczenie ekonomiczne jest po stronie machnięcia ręką na te represje, no, ale jeżeli ktoś chciałby jeżeli ktoś chciałby powalczyć, a spotkał się z taką represją, to ma duże szanse na wygraną, o czym świadczą kolejne, kolejne decyzje sądu, wskazujące na to, iż sąd jednak też dostrzega, iż te przepisy są w większości po prostu niekonstytucyjne. Szanowni Państwo, wróćmy więc do Łukasza Szumowskiego, który przypominam, przyłapany został w tej wersji, w takiej pozycji, taniec brzucha razem ze swoim kolegą. No, jaka jest konkluzja z tej całej historii? No, konkluzja jest taka, iż przed, jak zwykle przedstawiciele oświeconej władzy mówią szaremu Polakowi, co ma robić. Dogadują mu tam, zabraniają, radzą, że ma nie jechać do Hiszpanii, że ma nosić maseczkę, że ma generalnie uważać i płacić mandaty, i siedzieć w kwarantannie. A tymczasem sami, jak na załączonym obrazku, robią to, co im się tam żywnie podoba. I być może tutaj powtórzę, to tylko moja spiskowa teoria, ale też powtórzę, na spiskach się znam, no bo przecież cały czas spiskuję z Łukaszenką, z Putinem yy, i Bóg wie jeszcze z kim. To oczywiście stopniowo wyjdzie na jaw, no bo tutaj bracia Karnoscy prowadzą śledztwo w tej sprawie. Yy, no to ci nawet mogą sobie zmienić terminy, Terminy zamknięcia lotów, żeby zdążyć, zdążyć wrócić. Oczywiście, oczywiście, jeśli to nie jest prawda, no to wtedy pan Szumowski nie zdąży wrócić i wtedy jak wypłynie w ten rejs na Wyspach Kanaryjskich, tam będzie pływał i czekał, aż w końcu umożliwi umożliwiał mu ten powrót samolotem do kraju, no to wtedy, proszę Państwa, i to jest już koniec programu, Pan Szumowski być może będzie wyglądał tak. To jest Twitter pana Jana Topoli będzie nie dość, że z nachorem leczącym, to jeszcze będzie jak kapitan właśnie z tą brodą i z włosami, czego mu oczywiście nie życzę. Szanowni Państwo, na koniec tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania fundacji Najwyższy czas. No i oczywiście obserwowania kolejnych audycji, które w dużej ilości jak zwykle będziemy szykować. Dziękuję bardzo.